filmie tym postaram się przedstawić smutne i wesołe wydarzenia z roku 2019, czyli tego roku ubiegłego. Niestety rok zaczął się w cieniu wydarzeń smutnych, dlatego że w drugi dzień świąt skończyła życie moja 17-letnia kotka Pi. Bardzo byłyśmy ze sobą zżyte. Niestety kotka zakończyła życie pod moją nieobecność. Została mi jeszcze Kulka, ale ona też nie żyła już długo. Kulka miała przynajmniej 13 lat, bo był to kot przybłęda, więc trudno powiedzieć, ile miała lat, jak przyszła do mnie. Najpierw była kotem podwórzowym, później już mieszkała ze mną. Kulkę pożegnałam w kwietniu tego właśnie 2019 roku. No, ale nie wszystkie wydarzenia były smutne. Testament krwią spisany na murze kamiennym, żeby stali, gdy wszyscy upadną, by świecili, gdy stanie się ciemność, by świecili, gdy stanie się ciemność. Zdrajcy będą ich zwać bandytami, my będziemy w nich widzieć rycerzy. Za 30 srebrników sprzedanych, któż historię ich dzisiaj uwierzy? Któż historię ich dzisiaj uwierzy? Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2019 często jeździłam do Warszawy. No i tutaj przykład takich właśnie zdjęć z ogrodu Saskiego w Warszawie. A to ten sam park, czy ogród Saski, ale już na przełomie kwietnia i maja.
a tutaj inny gad, więc coś spokrewnionego ze smokami, to jest padalec, jaszczurka. Zdjęcie zrobione w okolicach Krzywaczki koło Krakowa na wycieczce. Lipiec. Przyszedł czas na rozglądnięcie się za nowym kotem, czy raczej nowymi kotami. U mojej koleżanki, no tak się stało, że jest dużo kotów i postanowiłam wybrać dwa koty. Wybór padł na kotkę, która mi skoczyła na kolana i to była Piratka. Natomiast druga kotka ma na imię Miłoszka, bo ze względu na podobieństwo zewnętrzne do pisarza Miłosza, ze względu na te brwi takie, które ma. Miłoszka jest bardzo nieśmiała, Piratka jest bardzo żywa, jedna stanowi przeciwieństwo drugiej. Sierpień. Wyjazd do Belgii i w ramach tego wyjazdu krótka wycieczka do Luksemburga. Tam pływałam w rzece. Przed katedrą w Antwerpii powstał stosunkowo niedawno pomnik chłopca i psa. Są to bohaterowie opowiadania powstałego w XIX-wiecznej Anglii, ale akcja tego opowiadania rozgrywa się właśnie w Antwerpii i dotyczy katedry w Antwerpii. Także tutaj miejsce tego pomnika, rzeźby jest nieprzypadkowe. No a że są też wokół żywe psy, to już inna sprawa, no i żywe dzieci. Jesteśmy na placu targowym przed katedrą. No i tutaj pomnik Rubensa. I na szczycie tego pomnika siedzi mewa. No i mimo wysokiej temperatury, 30 paru stopni, wiemy, że zbliża się jesień. Dlaczego? Bo mewa ma już tylko białą główkę, nie ma czarnej główki, tylko ma plamkę na policzku. Także nieubłagany znak jesieni. Jak już się jest w Antwerpii, to wypada obejrzeć
No, coś związanego z diamentami. Muzeum diamentów i kosztowności. Czas już przyszedł na powrót. Niestety po drodze zepsuł mi się samochód. Naprawa trwała 2 dni. Na szczęście zepsuł mi się na samym początku drogi, także mogłam jeszcze zawrócić. To znaczy oczywiście nie tym samochodem, ale mogłam wrócić po prostu do miejsca, skąd wyruszyłam. W drodze do Krakowa przystanek Witten. Witten obchodziłam również swoje urodziny. No nie powiem, które urodziny, no był dzień 5 września. Także bardzo przyjemnie spędziłam czas. Znalazłam nocleg w motelu Trackera. Tutaj głównie nocują kierowcy ciężarówek. Natomiast znalazłam, akurat było miejsce, bo w innym hotelu miejsca nie było. Tak tutaj wygląda, miły pokój, nawet nie taki bardzo drogi. Także pozdrawiam wszystkich i dziękuję za życzenia urodzinowe. No to pożegnanie z motelem Trackera i dalej w drogę. Ładne begonie. Z powrotem w Krakowie. Wystawa roślin, głównie rośliny owadożerne, ale nie tylko. Można było sobie wziąć taką roślinkę i zasadzić. No, ja wzięłam taką roślinkę, no ale niestety przetrwała równo tydzień, bo koty albo gdzieś wyrzuciły, albo zjadły, tego nie wiem. W każdym razie już więcej tej rośliny nie było, niestety. A to już Niepołomice i doroczna impreza pod nazwą Pola Chwały. Impreza ta zawsze odbywa się w ostatni weekend września, ewentualnie pierwszy weekend października, i grupuje rekonstruktorów odtwarzających głównie formacje militarne, ale nie tylko, z różnych epok historycznych. Od starożytności poprzez średniowiecze, wiek XVII, XVIII, XIX, aż do czasów niemal współczesnych, wiek XX, no i w zasadzie nawet i XXI. Rok 2019 to oczywiście nie tylko
wakacje i imprezy, ale też konferencje naukowe. No i tutaj jest wyjazd do Torunia na konferencję poświęconą zieleni miejskiej. Oczywiście na konferencji był też czas na zwiedzanie oraz zabawę. Cieszyn, święta, pogoda raczej nie sprzyja spacerom, no ale dekoracje świąteczne trzeba przyznać bardzo ładne. No jest przynajmniej ciepło, no ale pada deszcz. No i ostatni w tym roku wyjazd, a właściwie wyjście za granicę. Granica polsko-czeska na rzece Olzie. Nie udało mi się niestety w tym przeglądzie wydarzeń ująć wszystkich wydarzeń roku 2019. Nawet wszystkich ważnych wydarzeń. Niektóre z tych wydarzeń pominiętych są umieszczone na osobnych filmach. O innych może jeszcze zrobię osobne filmy. Natomiast niektóre z tych umieszczonych wydarzeń chciałabym rozwinąć w filmach. I dajcie znać w komentarzach, które fragmenty chcielibyście widzieć dokładniej. No i na razie życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku 2020.